Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się w kolejnym odcinku skryptowania w Bashu, programowania skryptowego, czy jak inaczej by to zwał. W dniu dzisiejszym chciałem wam przedstawić instrukcję sterującą CASE. Ostatnim razem zapowiadałem, że to będzie temat kolejnego odcinka, tak więc oto jestem. I co wam mogę powiedzieć? Otwórzmy sobie notatnik. Tak jak widzicie, piękny nagłówek jest oczywiście super ekstra wyjustowany. Co to jest instrukcja CASE? Instrukcja CASE chyba najwygodniej będzie wam to przedstawić na przykładzie teoretycznym. Może wydawać się skomplikowane, ale tak naprawdę tak to nie jest skomplikowane. Gdy przebrniecie przez to, zobaczycie jak to działa, to wyda wam się całkiem bardzo prosta sprawa. Instrukcja CASE występuje w większości języków programowania. Nieważne czy to jest Bash, czy to jest C++, czy to jest cokolwiek innego, spotkacie się z tym praktycznie wszędzie. Jest to, że tak powiem, taki standard podstawowy, jeżeli chodzi o instrukcję sterującą. I wykorzystuje się go nieraz się go wykorzystuje, gdyż nieraz jest potrzeba, która może być spełniona tylko przez tą instrukcję. Na pierwszy rzut oka może być troszeczkę podobna do switcha, w sumie switch jest chyba w C++, a z case'em to nie pamiętam. No nieważne, można coś robić na podobieństwo menu, można, a no i można po prostu. Co to jest w ogóle CASE? Co robi CASE? CASE, powiedzmy, że mamy jakąś grupę jakichś tam wzorów, nie wzorów, no w tym wypadku to będzie nasz tutaj pattern 1, 2, 3 i szukamy, podajemy, że tak powiem, programowi jakiś input, jakieś słowo, jakąś zmienną, która jest przyjmowana przez program, program sprawdza, czy występuje w naszych wzorach, w naszym wzorniku, który wcześniej miała zadeklarowany. I jeżeli tak się dzieje, to wykonuje nam instrukcję jedną bądź kilka z tego bloku instrukcji. Jeżeli nie znajduje się w tym, że tak powiem, wzorniku, to wykonuje instrukcję jakąś defaultową, którą wcześniej też zdeklarowaliśmy w programie. Oczywiście takich wzorów, takich bloków instrukcji może być nieskończenie wiele. Tak samo nieskończenie wiele możemy wymieniać tutaj przykładów, które mają być sprawdzone. Tutaj mamy przykład ze zmienną i też mamy jakiś tam wzór, wykonaj instrukcję tą. Jeżeli nie znajduje się tutaj, przeszukaj kolejny blok wzorów. Jeżeli w kolejnym bloku wzorów się znajduje, to wykonaj kolejne, że tak powiem, statementy. Każdy blok instrukcji kończymy 2 średnikami, to jest bardzo istotne w naszym przykładzie. A samą instrukcję CASE kończymy słowem ESAC. Jak widzicie, jest to odwrócone słowo CASE. W Bashu często kończymy tak bloki instrukcji, które czy to if, czy case, czy cokolwiek innego, często kończymy odwróconym słowem. No dobrze, a jak to wygląda na przykładach, na żywych przykładach? Wcześniej coś tam sobie przygotowałem. Zaraz zobaczymy co to jest, bo sam szczerze mówiąc nie pamiętam. Tutaj jest. Dobrze, zajrzymy do środka, zobaczymy co tam jest. Tak jak widzicie mamy shebanga, oczywiście jest to nieodzowny element każdego skryptu. Co nasz skrypt robi? Nasz skrypt prosi nas o podanie liczby. Jest to wykonywane za pomocą instrukcji echo. Odczyt z klawiatury, input do naszego programu jest wykonywany przez instrukcję read. W tym wypadku słowo answer służy nam za zmienną, która będzie przechowywała naszą odpowiedź. I mamy tutaj blok case. Block case sprawdza, czy nasza odpowiedź jest w którymś z bloków instrukcji do wykonania. W tym wypadku podaj jakąś liczbę. My podajemy 1. Jeżeli jest to 1, to wykonaj ten blok instrukcji. Jeżeli to jest 2, wykonaj ten blok instrukcji. Jeżeli 3, jest ten blok instrukcji i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widzicie, pipe'ami oddzielamy sobie różne wzory. To może być oczywiście jedno słowo i na tym skończymy, ale tych słów może być, tak jak wcześniej wspominałem, nieskończona liczba, nieskończona ilość. W tym wypadku ja tutaj zadeklarowałem jeden zaczynający się z dużej litery, jeden normalnie małymi literkami, angielskie one, mniejsze one, no i cyfrę 1. Jeżeli moja odpowiedź, mój input z klawiatury będzie równał się któremuś z tych słów tutaj wyszczególnionych, to zostanie wykonana instrukcja echo wypisująca nam, co wybraliśmy. Tak jak wspominałem, kończymy to dwoma średnikami i przechodzimy do kolejnego bloku instrukcji. Tutaj oczywiście też podałem dla liczby 2, będzie wykonane to. W tym wypadku dałem 2 średniki na końcu, bo tak jak wiemy z poprzednich lekcji, z poprzednich filmików, które udostępniałem, w Bashu to czy damy coś w kolejnej linii, czy w tej samej linii, jest praktycznie, no, wszystko zależy od nas. Oczywiście w bloku skryptowym możemy to robić bez żadnych ograniczeń, a w command line bezpośrednio wpisując musimy to oddzielać średnikami, to kolejne instrukcje, ale tak czy inaczej wszystko da się zapisać w jednej linii. Niekoniecznie trzeba tworzyć 20 linii kodu, żeby... Możemy sobie skomplikować życie albo komuś, kto będzie czytał później nasz skrypt i napisać wszystko w jednej linii. W tym bloku instrukcji, że tak powiem, powróciłem do wyrażenia printf. Tak jak pamiętamy z pierwszego filmiku, mamy różne sposoby na wypisywanie komunikatów na ekran i to jest jeden z nich. Mamy także zakończenie końca linii, ponieważ printf nie przechodzi do nowej linii, tylko by nam wyświetlał znacznik, nasz prompt w tej samej linii, w której wypisał zdanie, a to sprawia, że jest to nieczytelne, więc zawsze warto sobie dać entera na końcu. Tutaj mamy magiczne wyrażenie nawias kwadratowy 4-7. Co to oznacza? To także odwołuję Was do poprzedniego filmiku, w którym na pewno informowałem Was, że jest to zakres liczbowy. Daję Wam streszczenie. Nie powinienem tego robić. No dobra, ale to jest zakres liczbowy. Nawias kwadratowy informuje nas, że mamy tutaj jakiś zakres, jakiś range i w tym wypadku mamy od 4 do 7. Więc jeżeli jako mój answer, moją odpowiedź na zapytanie programu bym podał jakąś liczbę między 4 a 7, no to dostaniemy informację, że podano liczbę z zakresu 4,7 i tutaj jest nasza zmienna, która zostanie wypisana na ekran. Oczywiście mamy też opcję defaultową, która, że tak powiem, nie pasuje do tych wszystkich opcji. Jeżeli podamy jakąś liczbę, jakąś odpowiedź, jakiś ciąg znaków spoza tych zadeklarowanych wcześniej w tych poprzednich blokach instrukcji, no to będziemy mieli opcję domyślną dla wszystkich innych naszych wyborów i będziemy mieli napisane, że wypisaliśmy coś innego. Oczywiście to, co sobie damy w blokach, w instrukcjach echo, print czy jakichś innych, to jest nasza własna inwencja twórcza. Ja tutaj dałem, że tak powiem, przykład tego, co możemy z tym zrobić, żebyście mieli jakoś zobrazowane to, co się będzie działo. A jak to w realiach działa? No działa tak, jak Wam opisałem. Jeżeli damy sobie, uruchomimy program, pierwsze co zobaczymy na ekranie, no to jest oczywiście nasze zdanie, podaj mi liczbę i teraz możemy sobie wpisać cokolwiek i tutaj będziemy mieli ostatnią opcję z gwiazdeczką, czyli wybrałeś coś innego niż mieliśmy zadeklarowane. Oczywiście jeżeli damy sobie 1, no to będzie pierwsza opcja. Możemy sobie dać inaczej, wybrano 1 znów, Możemy sobie dać coś innego. Wszystko działa tak jak należy. Tak jak widzicie, w zależności od mojej odpowiedzi jest wykonywany blok pierwszy, blok drugi, blok trzeci. Oczywiście, jeżeli czegoś nie mamy zadeklarowane, no to się wykona blok ostatni. Tak jak widzicie, ja tutaj mam dużymi literkami zadeklarowaną opcję 3. Gdybym na przykład dał dużymi literkami opcję 2 albo nawet 2, no to zostanie wybrana opcja z gwiazdką blok instrukcji, ponieważ nie mieliśmy zadeklarowanej dużymi literami opcji 2, a jak wiadomo, Linux jest wrażliwy na wielkość liter, nie to co inne systemy, niektóre, więc tutaj będzie to rozróżniane, czy wpisaliśmy to dużą, małą literą, czy jakoś inaczej. Co wam mogę więcej powiedzieć? Chyba już niewiele. Tak jak widzicie, sam case jest bardzo prostą instrukcją. Może się wydawać skomplikowany, ale tak naprawdę jest kwestia tylko nauczenia się składni i jest to bardzo dosyć przejrzyste i możemy sobie tworzyć coś tam, co potrzebujemy. Jest to, że tak powiem, instrukcja, która w przypadku takiej i takiej odpowiedzi, takiego i takiego inputu, takiej i takiej zmiennej wybierze nam odpowiedni blok instrukcji, które chcemy mieć zastosowaną i je zrealizuje. Co jeszcze? Nie wiem co jeszcze. Tak jak wspominałem, oddzielamy pipem stringi, zmienne i tak dalej. Dwoma średnikami kończymy dany blok instrukcji i słowem esac zakończamy cały blok case. Możemy stosować zmienne, możemy stosować słowa, możemy stosować stringi. A tak poza tym to chciałem wam podziękować za ostatnie subskrypcje. Bardzo mnie cieszy, że powolutku, chociaż powolutku, to i tak to wielką radość mi sprawia, że jednak widzów przybywa. Cieszę się, że to co robię jest potrzebne. Jeżeli macie jakieś pytania, propozycje, nie wiem, może chcielibyście jakiś filmik o czymś innym niż Bash, no to ja służę pomocą, z chęcią coś nakręcę. No i w sumie tyle. Zachęcam do subskrypcji, bo to strasznie motywuje. I dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że nie było tak źle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, hej!